Jest szansa na to, że potok Łubinka przestanie zagrażać okolicznym mieszkańcom. Na co dzień wyglądający niepozornie w czasie gwałtownych opadów wylewa, czyniąc wiele szkód. Wody Polskie ogłosiły właśnie przetarg na opracowanie koncepcji regulacji potoku. Celem inwestycji będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe Doliny Potoku Łubinka ze względu na zagrożenie powodziowe dla zabudowań i infrastruktury. Będzie zwiększona przepustowość koryta, wykonanie zabezpieczeń brzegów oraz stabilizacja dna. W listopadzie ubiegłego roku zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację tak zwanego pierwszego etapu. To znaczy tutaj mam na myśli przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i geologicznej. Koncepcja ma zostać opracowana do końca tego roku. W tym roku opracowujemy koncepcję. W ramach tej koncepcji zostaną wybrane optymalne rozwiązania, które pozwolą nam ochronić mieszkańców właśnie tych osiedli, które tam są bardzo często zalewane. Koszt tego działania w tym roku szacujemy na około 350 tysięcy złotych. Opracowanie koncepcji pozwoli nam określić koszt całego zadania, tak żebyśmy już w przyszłym roku mogli ruszyć z pracami projektowymi, a następnie z wykonawstwem. Porozumienie w tej sprawie podpisano w sądeckim ratuszu. Uważamy, że tylko współpraca Wód Polskich oraz miasta Nowego Sącza może doprowadzić do tego, że te problemy krok po kroku będziemy się starali rozwiązywać. Takie działania bez partnerstwa i współpracy z samorządem lokalnym, niestety są realizowane w dłuższym czasie, sprawiają wiele trudności. W związku z tym właśnie w dniu dzisiejszym chcieliśmy podpisać z panem prezydentem porozumienie o wzajemnej współpracy. Jest to takie, powiedzmy, ramowe porozumienie, być może, to znaczy pierwsze, ale być może nie ostatnie. Prace będą prowadzone na kilkukilometrowym odcinku od mostu w ciągu ulicy Nowokruszlickiej do ujęcia potoku Łęgówka w Nowym Sączu. Czas realizacji robót to lata 2025-2026.